Kiedyś to były piękne czasy. Było wiadomo, że wszyscy muszą czekać z seksem do ślubu i nie ma wyproś. Teraz to się wszystko pokomplikowało i nie wiadomo, czy czekać do trzeciej, piątej, dziesiątej, czy może setnej randki i czy przypadkiem tym nie odstraszysz faceta. O tym jest właśnie dzisiejszy odcinek, który jest skierowany przede wszystkim do pań. Zapraszam. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto odwrócić tę sytuację i zastanowić się, czy was, drogie panie, odstraszyłby facet, któremu nie śpieszy się za bardzo z pójściem do łóżka. Jeśli zależałoby wam wyłącznie na seksie z nim i sprawy pod tym względem nie idą naprzód, to być może by wystraszył. Jednak jeśli zależałoby wam przede wszystkim na normalnym, zdrowym związku, to najprawdopodobniej nie byłaby to dla was przeszkoda nie do przeskoczenia, nawet gdybyście musiały poczekać na pójście do łóżka jakiś czas. I właśnie z takiej perspektywy warto patrzeć na facetów, których poznajesz. Nie warto się zmuszać, żeby pójść do łóżka z nowym facetem, jeśli sama tego jeszcze do końca nie czujesz. Jeśli w ten sposób kogoś odstraszysz, to tylko tych mężczyzn, którym i tak zależało tylko na jednym, więc w praktyce to nawet dobrze, że od początku sami się wystraszą. Wiem, że jeśli akurat teraz trafił ci się jakiś wyjątkowo przystojny, to być może będzie trochę szkoda, co nie zmienia faktu, że wam obojgu wyjdzie to na dobre. Z drugiej strony, idąc z facetem do łóżka stosunkowo wcześnie, na przykład na jednym z pierwszych spotkań, niekoniecznie tracisz na atrakcyjności. Bycie wyzwaniem dla drugiej osoby polega przede wszystkim na intencjach związkowych, a nie seksualnych. W takiej sytuacji warto powiedzieć coś w stylu: muszę ci się przyznać do tego, że ja raczej wolno się angażuję, więc nie chciałabym, żebyś od początku jakoś mocno się nastawiał na wielki związek, bo jeszcze się za dobrze nie znamy. Niczego nie wykluczam, ale na razie nie mogę ci jeszcze nic obiecać. Ostrzegam od razu, bo nie chcę potem chodzić za tobą i podcierać zapłakanego nosa. Taka deklaracja na koniec, nawet może trochę żartobliwa, sprawi, że nadal będziesz wyzwaniem dla tamtego chłopaka, bo on będzie widział, że nic jeszcze nie jest przesądzone i na pewno nie będziesz miał teraz wobec niego żadnych oczekiwań. Oczywiście może się teraz pojawić taki argument, że skoro poszłaś z nim do łóżka na pierwszej randce, to z kimś innym też mogłabyś pójść, więc nie jesteś zbyt dobrym materiałem na żonę. Jednak to jest argument czysto logiczny, a o tym, czy on będzie chciał z tobą być, zadecydują przede wszystkim jego emocje. Jeśli będzie to czuł emocjonalnie, to natychmiast sobie to jakoś zracjonalizuje i nie będzie to stanowiło dla niego żadnego większego problemu. Jeśli nie będzie chciał, to fakt poczekania do setnej randki i tak wiele ci nie pomoże. Nie wspomnę już nawet, że faceci myślący w ten sposób są hipokrytami, bo przecież sama ze sobą do łóżka nie poszłaś, tylko z nim. To znaczy, że on też przespał się z tobą dokładnie na tej samej randce, nie później. Więc ty również mogłabyś wysunąć taką samą obiekcję w jego kierunku. Na koniec dodam, że jednym z częstszych błędów, które fatalnie działają na twoją atrakcyjność, jest pokazywanie, że może dojść do seksu dopiero, kiedy będziecie w związku. Czyli taki trochę handel wymienny, seks za związek. Takie podejście jest o tyle niebezpieczne, że bardzo silnie w ten sposób pokazujesz, że ty już zdecydowałaś. Ty chcesz być w związku, a teraz to ten mężczyzna łaskawie może się na to zgodzić albo nie. A w momencie, kiedy on jest pewny tego, że chcesz z nim być, to przestajesz być wyzwaniem i możesz go mocno od siebie odepchnąć. Mam nadzieję, że to był dla ciebie cenny odcinek. Jeśli chcesz dostawać więcej filmów tego typu w przyszłości, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. A jeśli już jesteś w związku i chcesz sprawdzić, jakie masz szanse na przetrwanie, zapraszam do rozwiązania bezpłatnego testu związku na jakzdobywać.pl. I do zobaczenia w kolejnych nagraniach. A jeśli ty nie czekasz z seksem do ślubu, to pewnie też za jakiś czas w piekle. Chociaż przy tylu miliardach ludzi, którzy tam są, pewnie ciężko będzie się znaleźć. Mimo wszystko, do zobaczenia. Robert Marchel.